Witam się, moi drodzy, z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj nietypowo inspirujące poniedziałki, ale od dziś ruszyły zapisy, więc uznałam, że nie będę wrzucać dwóch filmów. A dzisiaj w inspirujące poniedziałki zaproszę Was bardzo serdecznie na wyjątkowe wydarzenie. Kochani, w dniach, jak to jest, czekajcie, 30 czerwca do 2 lipca we Wrocławiu odbywają się Dolnośląskie Warsztaty Kraftowe. Słuchajcie, jest to cudowne wydarzenie, uwielbiam. Jestem taka bardzo jakoś emocjonalnie związana tam z tym zlotem i cieszę się bardzo, że w tym roku zagoszczę tam z warsztatem swoim. Tym razem wybiorę się na zlot z warsztatem. Mam ogromną nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że ja nic tu nie pokręcę za chwilę, co powiem, ale wszystkie wiadomości, informacje znajdziecie też pod filmem, znajdziecie na plakatach, na moim fanpage'u, w mediach społecznościowych, więc widzimy się, słuchajcie, we Wrocławiu. Ja przychodzę z warsztacikiem takim nie moim jakby, bo wiecie, ja pastelowa, a tutaj okienko pełne wspomnień, kochani. Bazę widzicie już taką okienkową, widzicie, że jest albumik, no bo bez niego nie ma szans, ale jest pewne to, że z pracą gotową wyjdziecie ze zlotu, z czego się ogromnie cieszę. Mam nadzieję, że pójdzie wszystko tak, jak zaplanowałam i że się wszystko uda, także cieszę się bardzo mocno, że się spotkamy. Zaraz kilka słów o warsztacie, ja tylko chciałam powiedzieć, że też z pewnością będziemy umawiać się na jakąś kawkę zlotową, albo w jakimś kąciku się zaszyjemy i sobie tam posiedzimy i poplotkujemy troszeczkę, jeżeli ktoś tylko ma ochotę. Raczej będzie to po moim warsztacie, bo warsztat mam od 9 do 12, więc no, przed 9 to raczej nie ma szans. Ale wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Przede wszystkim po to, aby podchodzić, przywitać się, pogadać. Ja uwielbiam ludzi i tak, wiecie, cieszę się, że mogę spotkać kogoś, kogo znam tylko gdzieś tam poprzez internet i albo wpisy właściwie, bo nawet przez internet to nie z wszystkimi, tak wiecie, tylko z komentarzy. Więc to jest dla mnie ogromna radość. Ostatnio właśnie w Krakowie spędziliśmy cudowny czas. Ubawiłam się, słuchajcie, po pachy, więc bardzo serdecznie Was zachęcam, aby tam dołączać do kawusi. Jeżeli ktoś tylko będzie miał ochotę spędzić ten czas razem z nami. Ja sobie tylko zerknę, czy to jest całe w ekranie, no bo to jest tutaj, słuchajcie, najważniejsze. Jak już zapewne widzicie, będziemy tworzyć z kolekcji, którą też pokochałam i muszę przyznać, że mimo iż ona nie jest jakaś bardzo pastelowa, a jest taka z pazurkiem, bo jest tutaj taki klimat bardziej bordowy i taki, wiecie, zupełnie inny niż moje prace widzicie, to pracuje się z nią cudownie i fantastycznie, dlatego postanowiłam, że ona poleci z nami też na warsztaty i jest to kolekcja Memories od Lemoncraft. Każdy dostanie blok, będą elementy do wycinania. Moi drodzy, jedyne co trzeba zabrać, i to już mówię od razu na początku, ze swojej strony, to są nożyczki, żeby takie drobne elementy wycinać. To są nożyczki, coś, żeby ciąć papier, taki wiecie, 30x30, więc jakiś trymer, gilotynka, no kto tam ma co, wiecie, wygodnego, warsztatowego na wyjazdy. I coś do zbikowania papieru, bo to też no, trzeba będzie tu zbikować. No i jeżeli komuś wygodniej jest pracować na jakiejś macie, jak najbardziej na macie jest zdecydowanie wygodniej niż na pewno niż na stole. Ja nie mam aż tyle mat, nie wiem, czy zdołam w ogóle zabrać ze sobą coś tam, postaram się też zgarnąć. I całą resztę, słuchajcie, otrzymujecie. Ta baza jest już zaimpregnowana, taka wiecie, ona już, to jest taka bejca. Trudno mi nazwać ten kolor. Ja to wszystko wymaluję, dostaniecie takie gotowe, żeby tam już nie malować, żeby to było gotowe tylko do poskładania. Tu jeszcze myślę o tym, żeby zrobić szybkę. Zapomniałam ją włożyć, cały czas o niej myślałam. Specjalnie po to powstał taki przestrzenna ta baza, wiecie, podniesiona do góry, żeby właśnie tam była szybka, a ja w tym pośpiechu, w tym wszystkim zapomniałam ją wmontować, ale te szybki zabiorę ze sobą. Kto uzna, że będzie chciał z szybką, to sobie zrobi z szybką, a kto uzna, że woli bez, to po prostu nie będzie robił, nie będzie z nią robił. Mamy okiennicę, jest to baza HDF od fabryki Weny. Słuchajcie, i będziemy na niej właśnie pracować. Ja, tak jak mówiłam, już będzie u Was pomalowana, gotowa. O, z tyłu nie mam pomalowanej, to ona jest, widzicie, taka jaśniutka, a to tak ją tutaj przywrócę. Zapomniałam, że specjalnie zostawiłam, żeby pokazać. Pięknie ujednolica. Ja wezmę ze sobą jeszcze, mam taką złotą pastę, kurczę, żebym tego nie zapomniała, bo wiecie, ja tu mam mnóstwo pomysłów,
że kto będzie chciał, to będziemy próbowali sobie troszeczkę tutaj, wiecie, przezłocić, jeżeli ktoś będzie miał chęć. Także pracujemy na bazie z fabryki, na kolekcji Lemoncraft Memories. No i słuchajcie, do tego warsztatu przepiękne kwiaty wykona Ewcia Lisowska z Aveo Art, z czego się ogromnie cieszę. Piękne kwiaty dopasowane do kolekcji. Zrobimy kompozycje, które będą ze sobą spójne. Tu myślę, że mogłabym bardziej przesunąć w tym kierunku, żeby zasłonić to, wiecie, tak? No ale to już zrobimy na miejscu. No i jest tutaj schowany albumik, słuchajcie, który nam się otwiera na aż 2, 4, 6, 8, 9, tu wejdzie 9, na jakieś tu mniejsze 10 zdjęć, bo on się otwiera w tym kierunku. Tu sobie go możemy otworzyć w ten sposób jako harmonika. A tutaj jeszcze jest kieszonka. Można zdjęcia luzem wsunąć, można wsunąć jakieś dodatkowe elementy. My, jeżeli będzie czas i będziecie mieć ochotę, będą dodatkowe karty, żeby sobie zebrać na przykład podpisy, co tam fajnego, wiecie, jakieś pamiątkowe z tego zlotu i z tego warsztatu, więc no, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Na miejscu będę mieć aparat, będziemy mieć drukareczkę Canona na miejscu, już powiedziałam, że nie jadę z Instaxem, bo się nerwicę nabawiłam ostatnio na warsztacie w Krakowie, więc jedzie ze mną drukareczka Canona, zrobimy sobie wspólne zdjęcie i każdy uczestnik taką foteczkę wydrukujemy, każdemu będzie mógł sobie zabrać do domu, także myślę, że to też fajna pamiątka zostanie, będzie można na przykład w tym albumiku tutaj zachować i mieć taki właśnie okienko wspomnień właśnie z Wrocławia. Także zrobimy sobie kompozycję, słuchajcie, stworzymy sobie album z tym schoweczkiem z tyłu. No tu kompozycje pogadamy sobie troszkę, jeżeli będziecie mieć ochotę porozmawiać o tych zasadach kompozycji, jakim ja się kieruję. Może nie zasadach, ale o tym, jak te kompozycje tworzę. No i wszystkie materiały otrzymacie w paczuszce, tak jak mówię, tylko nożyczki, jakaś mata, jeżeli chcecie podłożyć sobie i bigownica i trymer, no bo trzeba czymś ciąć i tak dalej. Całą resztę będziecie mieć zapewnione. Myślę, że też jakieś niespodzianki na tą okoliczność przygotuję, więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, kochani moi. No i cóż mogę Wam rzec więcej? Mogę Was tylko serdecznie zaprosić. Mój warsztat odbędzie się w sobotę, 1 lipca, w sali numer 16 i będzie od godziny 9 do 12. Koszt tego warsztaciku z wszystkimi materiałami, z wszystkim, to jest 140 zł. Zapisy, słuchajcie, będą poprzez mój sklep internetowy, czyli wchodzicie, będzie zakładka warsztaty stacjonarne i tam będzie DWC Wrocław i okienko pełne wspomnień. Tak dobrze to słuchajcie. Na www.asiaszulik.pl można zakupić. Ilość miejsc jest, kochani, bardzo ograniczona, więc no, jak to mówią, jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam, bo raczej nie ma możliwości dołożenia miejsc, bo w zeszłym roku było tak, że bardzo szybko te miejsca się rozeszły i potem mnóstwo osób jeszcze o to pytało, ale nie ma tam w tej sali, nie ma możliwości, żeby dołożyć miejsc. Zresztą jest ciężko pracować, bo tu już mamy taką sporą grupę, więc jeżeli ktoś ma ochotę pobyć z nami, wspólnie potworzyć, porozmawiać też, bo ja myślę, że zrobimy sobie ten album na początku, a przy tych kompozycjach będzie czas do rozmów i wspólnego spędzania czasu i też do zrobienia tych zdjęć, wywołania ich. Mamy 3 godziny, więc spokojnie damy radę. Każdy wyjdzie z gotową pracą. No, nagadałam się. Także już dzisiaj Was bardzo serdecznie zapraszam na Dolnośląskie Warsztaty Kraftowe od 30 czerwiec, 1-2 lipiec. Mój warsztat od 9 do 12 w sali numer 16. Ilość miejsc jest bardzo ograniczona. Koszt warsztatu 140 zł. Wszystkie materiały otrzymujecie w pakiecie, więc bardzo serdecznie Was już dzisiaj zapraszam na warsztaty, na wspólne spotkania. Słuchajcie, bo to, co się dzieje na zlotach, to jest obłęd. Ja uwielbiam ten czas zlotowy. A, i jeszcze sobie ja wezmę ze sobą farbę, bo ja wiem, że nie każdy lubi chlapać, więc wezmę ze sobą tę farbkę chyba z Colorexa i na miejscu sobie tam, kto będzie miał ochotę, to pochlapiemy, kto nie będzie miał ochoty, nie pochlapiemy, ale myślę, że te chlapania takiego nadają tutaj pazurka i tak ta praca jest taka dopełniona. Tu widzę, że mogłam kompozycję przesunąć w tym kierunku, widzicie? No ale to zrobimy sobie we Wrocławiu. No i co? Cieszę się bardzo na spotkanie z Wami, na wspólną radość spotkania i na kawusie.
na wspólne tworzenie, na dobrą zabawę. Także już się nie mogę doczekać, kochani. Do zobaczenia 1 lipca we Wrocławiu. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i zapraszam na warsztat, który już ruszyły zapisy. Można wchodzić do sklepu i można kupować. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie i pozdrawiam. Do zobaczenia, kochani. Do usłyszenia. Pa, pa.